serdecznie. Może na początku, ponieważ jest to pierwszy tutorial w roku 2013, no to chciałbym Was wszystkich powitać w nowym roku. Życzyć Wam samych sukcesów i oczywiście podwyższania swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy z zakresu grafiki. No i mam nadzieję, że będę Wam mógł w tym pomóc. I też chciałbym Wam powiedzieć, że no, w tym roku niestety troszeczkę rzadziej będą się ukazywały moje tutoriale. Powód jest taki, że postanowiłem nagrywać i tworzyć kursy wideo z trzech programów, tych głównych trzech programów ze stajni Adobe. To będzie Illustrator, Photoshop i InDesign. Także no, będzie to sporo pracy dla mnie, ale myślę, że warto to zrobić. No i stąd też nie będzie już tyle czasu na robienie tutoriali. No ale jednak będę się starał, żeby przynajmniej raz w miesiącu jakiś tutorial się pojawiał. Pomyślałem sobie, że w tym roku zaczniemy od jakiegoś takiego no, bardziej praktycznego projektu, który Wam się może przydać po prostu. No i wymyśliłem sobie, że to będzie wizytówka. Tak naprawdę każdy, kto prowadzi jakąkolwiek firmę, a nawet jeśli jej nie prowadzi, to również może mieć wizytówkę, bo jest to jednak no, bardzo fajna forma pozostawiania po sobie jakiegoś śladu, namiarów na siebie i tak dalej. Szczególnie właśnie w spotkaniach biznesowych. Jak widzicie, wykorzystałem tutaj logo, które robiliśmy w jednym z poprzednich tutoriali. Kto z Was tego tutoriala nie przerabiał, to proponuję zrobić to. Jeśli nie chcecie, to możecie również wrzucić tutaj swoje jakieś zupełnie inne logo. To też nie jest problem. Ok, więc bierzemy się do roboty. Zakładamy nowy dokument. Ważne, żeby w tym dokumencie tutaj wybrać profil print, czyli coś, co będziemy robić do druku. A4 może być, poziom. Ok. Zaczniemy sobie od narysowania prostokąta, który będzie nam wyznaczał granicę tej wizytówki. Bierzemy to narzędzie, klikamy krótko, wpisujemy, jak widzicie, 90 na 50 mm. Ok. I mamy już taki prostokącik, który symbolizuje nam standardową wizytówkę. Ja oczywiście tutaj pokazuję Wam, jak zrobić wizytówkę w taki sposób, no troszkę domowy, to znaczy może inaczej, która będzie przygotowana do druku, na przykład na drukarce. Macie w domu atramentową drukarkę lub laserową, kolorową drukarkę, bo przecież one już też nie są tak bardzo drogie. Natomiast nie pokażę tutaj w tym tutorialu, jak przygotowywać taką wizytówkę do druku w drukarni. Dzisiaj zajmiemy się po prostu taką manufakturą domową, jak to się nazywa. Ok, czyli tak, mamy granicę wizytówki. Teraz, żeby nie bawić się z prowadnicami, jeśli chodzi o marginesy wewnętrzne, to zrobimy sobie taki myk, że narysujemy sobie wewnątrz prostokąt troszkę mniejszy, który wyznaczy granicę jakby tych marginesów. I to zrobimy w ten sposób, że wejdziemy w menu Object, Path i tutaj jest Offset Path. Powiedzmy, że chcemy mieć marginesy wielkości 5 mm, więc wpisujemy minus 5 i dajemy preview, widzimy, rysuje nam się kolejny prostokąt, ok. I powiedzmy, damy mu kolor czerwony, bez wypełnienia. O, a nie zrobił mi się czerwony. Ok. Czyli mamy obrys naszej wizytówki, mamy wewnętrzny margines, który posłuży nam, no, będzie pomocą, żebyśmy nie wyszli z elementami graficznymi zbyt blisko brzegu. To jest bardzo ważne, słuchajcie, bo naprawdę wizytówka musi mieć pewną przestrzeń, a szczególnie ta przestrzeń wokół obrzeża jej jest bardzo ważna.
Tym bardziej, że jak zobaczycie później, jak sami będziecie ją przycinać, to czasami różnie to bywa z tym przycinaniem, więc dla bezpieczeństwa robimy tak duży margines. Teraz wyznaczymy sobie środek. Tutaj widzicie, jak zaznaczam prostokąt, to on automatycznie, ilustrator zaznacza nam środek tego prostokąta. Przywołamy sobie miarki, bo nie mamy tutaj linijek. Ctrl R. O, już się pojawiły. Wyciągamy jedną prowadnicę. Ona nam się tu przykleja do środka. I powiedzmy, że jesteśmy wstępnie przygotowani do tworzenia wizytówki. Otworzymy sobie plik, gdzie jest logo. Mamy logo. Zanim to logo wkleimy do wizytówki, to po pierwsze, tutaj mamy napis w trybie tekstowym, czyli można go tutaj zaznaczyć, widzicie. Robimy z niego krzywę. Ctrl, Shift, O, czyli zamieniamy go na grafikę. Całość grupujemy, Ctrl, G. I teraz dopiero Ctrl, C. Ten dokument zamykamy bez zapisu. A tu wklejamy nasze logo. E, skalujemy je. Powiedzmy, widzicie, już tutaj fajnie nam pomaga ta nasza linia pomocnicza. Możemy ją nawet zrobić sobie dużo cieńszą, 0,25 punkta. O, ona będzie taka cieniutka. I nasze logo fajnie się do niej przykleiło. Mamy pewność, że te odległości będą tutaj równe. Dobrze, teraz sobie zrobimy takie pole, ponieważ wizytówkę wymyśliłem sobie z takim podziałem w połowie. Robimy pole w kolorze niebieskim, ale chcemy mu dać temu polu taki lekki gradient. Może zrobimy to tak. Musimy mieć aktywne oczywiście wypełnienie. Bierzemy jakikolwiek gradient, zaraz go zmodyfikujemy sobie. Po pierwsze 90 stopni albo minus 90. I teraz dajemy tak. Tutaj damy kolor, powiedzmy taki, a tutaj damy ciemniejszy, a nawet jeszcze ciemniejszy. O, może ten suwaczek leciutko przesuniemy, żeby tego błękitu było więcej. Ok. Teraz zaznaczamy ten prostokąt i damy go o warstwę niżej. Jeszcze kontrol nawias kwadratowy. O, do momentu, aż pokazał nam się nasz margines. Tak, jesteśmy przygotowani do wprowadzenia tekstu. Ja może nie będę go pisał już, tylko sobie go skopiuję z tej wizytówki. To sobie wymyśliłem. Oj, przepraszam. Wymyśliłem sobie tutaj. A, bo już tutaj mam, dobrze. Czyli momencik. Gdzieś tu się zagalopowałem. Ach, rozumiem, wiem. Tu mam maskę założoną. Dobrze, to jednak tak zrobimy. Ctrl C. Może inaczej, już wszystko razem skopiujemy sobie to, to i to. Ctrl C. Tutaj Ctrl V. I teraz zobaczcie. Już nie będę tracił czasu na to pisanie. Czcionkę sobie dobieracie. Ja tu zastosowałem tą samą czcionkę, która jest w logotypie, bo no, akurat ta czcionka mi się bardzo podoba, natomiast też zachowuje pewną spójność. Ale nie jest to konieczne. Możecie dobrać inną czcionkę, która będzie pasowała. I zwróćcie uwagę, jak ja to rozmieszczam. No załóżmy, to sobie tutaj dociągam do tej dolnej linii. Ten napis tą krawędzią dotyka również marginesu. Dołem zamyka się na dolnej krawędzi. Natomiast co robimy tutaj z imię i nazwisko? O, zobaczcie, jak fajnie te inteligentne prowadnice, one nam sygnalizują, że ten napis się idealnie pokrywa z tym dolnym. Akurat teraz nie chcę. O. Oczywiście są różne sposoby. Możemy to zrobić sobie w ten sposób i też będzie ok. A ja akurat zdecydowałem się, że to będzie mniej więcej na wysokości, gdzie logo. Może tak troszkę nietypowo, ale zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego tak zdecydowałem. Ponieważ tu umieścimy element graficzny i nie chciałem, żeby imię i nazwisko wchodziło na ten element.
element graficzny wykorzystamy sobie z tego logo. Wybierzemy sobie pewne części, które posłużą nam za właśnie ten element graficzny. Wybierzmy sobie białą strzałkę z plusem i teraz kliknijmy tak, na tej części z shiftem, na tej i na tej. Teraz Ctrl-C, możemy to już odznaczyć. I teraz Ctrl-V. Zobaczcie, skopiowałem sobie te części tej kuli, które posłużą mi za taki element właśnie graficzny. Zgrupuję je Ctrl-G, żeby mi się nie porozchodziły. Dam im kolor biały. E. Powiększę je. Umieszczę może na razie jakoś tak. I teraz ważna rzecz. W menu Transparency daję im model przenikania warstwy na overlay. Zobaczcie, już to fajnie wygląda. No i teraz mogę sobie jeszcze troszkę to zeskalować. Powiedzmy, o, coś w tym stylu. To nie będzie identyczne jak tamta wizytówka, ale powiedzmy, że tym razem zrobimy to mniej więcej tak. Tu możemy jeszcze troszkę zmniejszyć przeźroczystość, 70%. Proszę bardzo. No i załóżmy, że już nam się to podoba. Jeszcze może dwa słowa Wam powiem, dlaczego tak rozmieściłem elementy na wizytówce. Osobiście jestem zwolennikiem takich no, bardzo czytelnych wizytówek i rozdzielania danych właśnie firmowych, takich typowo adresu, ewentualnie gdyby były telefony stacjonarne, to właśnie w tym bloku bym je zamknął, tam gdzie jest logo. I to stanowi taki blok jak gdyby firmy. Natomiast ten drugi blok stanowi blok konkretnej osoby i tutaj jest jego imię i nazwisko, stanowisko i najważniejsze dane, czyli tak naprawdę telefon komórkowy i e-mail. I to jest bardzo logiczne, czytelne, proste i myślę, że tu się nikt nie pogubi w tym. Komórkę specjalnie powiększyłem, żeby to było naprawdę, żeby ta wizytówka była naprawdę wygodna w użytkowaniu. Dobra, teraz tak, wyrzucamy już ten margines, bo on nam jest niepotrzebny do niczego. Mamy już naszą ładną wizytówkę. No tak, ale ona jeszcze nie nadaje nam się jeszcze do druku. Pierwsza sprawa, co musimy zrobić, żeby poprawnie ją wydrukować, ale druga sprawa, pomyślcie, żeby ją poprawnie wyciąć, bo wizytówka musi być przecież przycięta. Zobaczcie, ta czarna linia, damy ją na wierzch, żeby ją było widać. Aha, ten prostokąt miał wypełnienie białe, więc mu likwidujemy. O, zobaczcie, ta czarna linia gruba jest tak naprawdę linią cięcia. Po tej linii przytniemy naszą wizytówkę. Co trzeba zrobić? Pierwsza sprawa, musimy zrobić tak zwane spady. Tak to się nazywa popularnie w poligrafii, czyli wszystkie elementy graficzne, które dochodzą do brzegu wizytówki, muszą być poszerzone, myślę, że o 2 mm tutaj w zupełności to wystarczy. Jak to należy uczynić? Ten prostokąt, jak widzicie, on dochodzi do brzegów wizytówki, więc musimy go powiększyć. I robimy to w ten sposób. Zrobimy to numerycznie, a nie tak za pomocą tych uchwytów, bo chodzi nam tutaj o precyzję. Więc zobaczcie, tu mamy taki kwadracik, który symbolizuje nam, zobaczcie, możemy tutaj w nim zaznaczać takie punkty poszczególne. Ten punkt teraz oznacza, że będziemy skalować ten element względem, zobaczcie, pokażę Wam, środka. Natomiast jak tutaj damy, to będziemy skalować względem tego lewego dolnego narożnika, prawda? Ponieważ my potrzebujemy wypuścić ten prostokąt i w górę, i w dół, i w prawo, to zaznaczamy sobie tutaj o ten kwadracik. I teraz w wymiarach. Tu mamy, tutaj mamy szerokość tego prostokąta, a tu jego wysokość. Więc na szerokości dodajemy 2 mm, bo tylko w tą stronę wypuszczamy, w prawo. Czyli 45 plus 2 to będzie 47. I zobaczcie, Enter. I zobaczcie, że nam się tutaj pięknie wysunęło to. Natomiast w przypadku
wysokości dodamy i u góry, i na dole, więc jakby dodamy razem 4 mm do wymiaru, czyli tu wpisujemy 54. Enter. Proszę bardzo. Bardzo ładnie nam się tutaj zrobiły tak zwane spady. Po co są te spady? No chyba się domyślacie. Chodzi o to, że gdy wycinamy taką wizytówkę, to nigdy, używając nawet bardzo precyzyjnych narzędzi, nie jesteśmy w stanie idealnie wstrzelić się w linię. I teraz gdyby to, ta grafika była zrobiona na tak zwany styk, to zawsze będzie jakiś możliwy taki malutki biały prześwit, no, który będzie bardzo nieprofesjonalnie wyglądał. Więc dlatego robi się spady. Ok, mamy zrobione spady, ale to jeszcze nie wszystko. Potrzebujemy jeszcze linię cięcia, ponieważ tą kreskę też wyrzucimy. Ona nie może tu być. Ja Wam to pokażę, jak to zrobić ręcznie. Robię to celowo teraz. Tak jak mówiłem, do tak zwanego użytku domowego. Kiedyś zrobię tutorial, jak przygotowywać do druku w drukarni, a może to będzie w moim kursie. Natomiast to jest jakby troszkę inna bajka. Zróbmy sobie prowadnicę, czyli prowadnica tutaj. Prowadnice, które wyznaczą nam granice wizytówki. Tutaj, tutaj i tu. O, ok, mamy już prowadnicę i teraz możemy w spokoju narysować sobie kreseczki, które będą w pewnej odległości. Przy czym te kreski muszą mieć grubość 0,25, muszą być bardzo cieniutkie. W tym wypadku kolor, no najlepiej czarny, ale to też większego znaczenia nie ma. Ale przyjęte jest oczywiście, że się robi czarne. Więc teraz potrzebujemy oczywiście taką linię cięcia również tutaj, więc najeżdżamy, naciskamy Alt i z Shiftem idealnie po linii prostej, widzicie, kopiujemy sobie pyk tutaj. Teraz zaznaczamy obie te linie, znowu z Altem w linii, z Shiftem w linii prostej, kopiujemy w dół, później sobie to jeszcze poustawiamy ewentualnie. Chyba troszkę mi za daleko wyjechało, nie szkodzi. Strzałkami, strzałka w górę, widzicie, podjeżdżam, o, jest. Teraz taką linię kopiujemy sobie z Altem gdzieś tu, E i z Shiftem o 90 stopni. Przyklejamy ją gdzieś tutaj, z Altem kopiujemy znowuż i z Shiftem po linii prostej tutaj. Te dwie zaznaczamy znowu i kopiujemy sobie znowuż z Altem i Shiftem tutaj. O, i strzałkami troszkę w bok doprecyzowujemy. Dobra. Teraz kontrol dwukropek, chowamy prowadnicę i zobaczcie, co nam powstało. Mamy zrobione pięknie linię cięcia. Teraz spokojnie możemy już wyrzucić tą czarną kreskę, bo oczywiście domyślacie się dlaczego. Gdybyśmy cieli tutaj nożykiem czy nożyczkami, to zawsze fragment tej linii gdzieś nam tutaj może zostać. Poza tym ona jest zupełnie nam niepotrzebna już do niczego. Wyrzucamy ją, delete. I oto przygotowana do wydrukowania wizytówka. Dla bezpieczeństwa ja zazwyczaj robię tak i też robi się to no, w profesjonalnym przygotowaniu do druku, że wszystkie napisy Ctrl-Shift-O zamieniamy na krzywe. Wtedy mamy pewność, że czcionka się gdzieś po drodze nie rozsypie. To już jest tylko grafika, więc nic złego z tym się stać nie może i tak przygotowaną wizytówkę możecie już sobie wydrukować i wyciąć. Oczywiście do pełni szczęścia jest jeszcze potrzebne rozmieszczenie tych wizytówek na arkuszu. Nie zrobię tego tutaj w tym tutorialu, gdyż no, czas mi się powoli kończy, natomiast myślę, że z tym zadaniem powinniście sobie już sami poradzić. Takie rozłożenie na arkuszu nazywa się stworzeniem tak zwanej impozycji. No i może nie będę już na ten temat w tej chwili za dużo mówił. Można to zrobić stosunkowo prosto, używając oczywiście narzędzi Illustratora do precyzyjnego przesuwania obiektów. Także pobawcie się, poćwiczcie. Gdybyście mieli problemy, piszcie w komentarzach.
Zawsze coś na to poradzimy. To tyle, dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. No i bierzcie się oczywiście do roboty, a ja postaram się niedługo zrobić następny tutorial. Do zobaczenia i do usłyszenia.